Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie moi drodzy. Nowy event się zbliża, będzie nazywał się Droga na Berlin i będzie z nim można wygrać czołg. Czołg siódmego poziomu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Napisano, że od 4 maja, począwszy. W World of Tanks będzie gościć droga na Berlin, nowy wciągający tryb PvE, będzie on poddanym modyfikacjom następcą ostatniej granicy, wydarzenia, które opublikowaliśmy zeszłego lata i odziedziczy po nim... Najlepsze cechy rozgrywki, uzupełnione o znaczące poprawki i aktualizacje. Słuchajcie, nie wiem czy ja grałem ostatnio w tą ostatnią granicę. Nie wiem czy czasem na wyprawie nie byłem, czy to nie będzie moje pierwsze zetknięcie. A nowość jest dosyć spora: no bo to tryb PVE. Być. Dodatkowo przygotowano na tę okoliczność mapę nową, i tu jest też ciekawy tekst. W tym roku obchodzimy 75 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. I początek czasu pokoju dla wielu z nas osiągniętego kosztem niewyobrażalnego wysiłku 75 lat później. Publikujemy specjalne wydarzenie PVE, którym możecie uczcić ostatnie tygodnie wojny w, w Europie. Dlaczego to jest ciekawe? Bo jestem mega mega ciekawy. Skoro to jest 75. rocznica, jaka data zakończenia II wojny światowej będzie widniała w World of Tanks? Jeżeli się ktoś interesuje, co się dzieje za wschodnią naszą granicą, to powinien wiedzieć, dlaczego mnie to tak bardzo ciekawi. Jestem bardzo też ciekawy, <ścoughs> jaka będzie reakcja ludzi. No poczekamy, zobaczymy, tak. Tutaj mamy jeszcze dodaną nową mapę Berlin. Zobaczcie. Zażarte boje będą miały za świadków cztery mapy specjalnie przeprojektowane na potrzeby tego trybu, a wśród nich nowa mapa Berlin, która zostanie wprowadzona do bitew losowych w późniejszym terminie. Sprawdźcie sami. I co do tej mapy, w sumie nic nie można powiedzieć. Nie wiadomo, czy będzie grywalna, czy niegrywalna, ale ja lubię, jak wiecie, kiedy nowa mapa ma jakieś rąbnięcie, to znaczy widzę, że graficy wykluło się tam u nich coś nowego, tak? Nowe modele, jakieś może lepsze tekstury. No, niestety na tej mapie nie widzę tego a można by było się pokusić o jakieś na przykład, jeżeli chodzi o roślinność, zobaczcie, to jest kopiuj, wklej, chyba to samo drzewko tutaj wszędzie, a przynajmniej tak ja to widzę, a przecież skoro były takie walki w Berlinie, to te drzewa były zdewastowane i można było wymyśleć ze dwa modele nowych zupełnie drzew, na przykład częściowo zniszczonych ostrzałem, tak, częściowo nadpalonych, no niestety chyba tego nie zrobiono. E, czy klimat będzie na tej mapie utrzymany, berliński? Może i będzie, ponieważ widzę tutaj na niektórych screenach, takie przelatujące, zaraz Wam to pokażę. No, no dawaj, o, takie przelatujące eskadry bombowców. E, może będzie całkiem fajne, zobaczcie, tu się dymią, tutaj coś spada. E, ale tak jak mówię, ja oczekuję po każdej nowej mapie w World of Tanks czegoś nowego, nowych, bardzo charakterystycznych elementów i nie chodzi mi tutaj o budynki, bo budynki to chyba naturalne, że nie będą wszystkie kopiować. Głównie chodzi mi o roślinność, jakieś właśnie, nie wiem, składziki amunicji, jakieś beczki, jakieś moździerze gdzieś porozstawiane. No kurczę, czegoś takiego mi bardzo brakuje tutaj. Tutaj mamy z innej perspektywy trochę. Mam nadzieję, że to są jakieś wczesne... Screeny, bo kiepsko to wygląda, zwłaszcza te drzewka tutaj to kurczę masakrycznie. No, jednak mamy w tego WOTA 1.0, no i wypadałoby się tego trzymać, tak? O, tu kwitnące drzewa, no to całkiem spoko, ale nie widzę tu żadnych takich kurczę fajnych innowacji. Nowych elementów bardzo charakterystycznych, na którym przynajmniej w początkowej fazie rozgrywki można by było zawiesić oko. No, ja jednak wzrokowcem jestem i yy, zwracam uwagę. Bo grywalność to dopiero zobaczymy, jak to odpalimy. Ale teraz już można by było coś, no zobaczcie. To wszystko jest takie typu gdzieś już to widziałem, tak? <laughs> Kurczę, no niestety, jeszcze wam pokażę, ponieważ chłopaki na rykoszecie tutaj właśnie pokazali czołk. Zaraz, zaraz, zaraz. Czekajcie o właśnie są jego parametry i jego wygląd. I może wygląd to sobie zobaczymy teraz. Tak on wygląda i tu też jestem niepocieszony niestety. Oczywiście bardzo fajnie, że będzie można czołg wygrać siódmego poziomu. Super, jak ktoś lubi tego typu maszyny, ale mam zastrzeżenia co do wyglądu tego czołgu, bo ja bym bardzo chciał, żeby te nowe jakieś nagrody albo nowe odmiany istniejących już pojazdów wod wchodziły tak naprawdę dopicowane, żebym wiedział, że kurczę, no mam niby ten sam czołg, ale jednak jego wygląd, tekstury, to wszystko jest rewelacyjne. No tutaj tak średnio najeża, no dowalili tak naprawdę tylko chyba te siatki, te ekrany takie siatkowe, powiedzmy i Wygląda to dosyć ciekawie, ale mogliby się pokusić tutaj o to, żeby z jakiejś siatki jakaś tam szmatka zwisała, żeby gdzieś jakaś flaga była pourywana, nadpalona, taka, żeby jakieś puste worki na nim leżały, żeby jakaś kawałiny nietypowej. No, kurde, naprawdę. No, ja nie jestem od tego, żeby wymyślać takie rzeczy. No przecież w WG są ludzie od takich rzeczy, tak. Wydaje mi się, że jeżeli ci ludzie dostają zlecenie na zrobienie starego, nowego pojazdu, odświeżonego, po prostu, który będzie jako nagroda, to naprawdę mogliby się wysilić i dopicować takie skórki, że teraz, jakbym odpalił, to morda by mi się ucieszyła i od razu chciałbym coś takiego mieć. A czy chcę mieć ten czołg? No, no chcę mieć, ale to, to, to nie jest takie, takie pragnienie jakieś bardzo tam super mocne, tak. No, nie wiem, no może Wam się podoba, oczywiście. No, nie mówię, że to wygląda beznadziejnie, ale jednak chciałbym. Zresztą tu widać jakąś inwencję, że ta siatka nie jest wszędzie taka sama, tak? Że tu są jakieś rzadsze oczka, że tutaj drutem jest troszeczkę nadrobione. To są fajne smaczki, to mi się właśnie podoba, ale tego jest według mnie po prostu zbyt mało. No tu nawet na te detale zbliżenia robią, że to takie fajne. No, okej, okay, super. Fajne jest, ale troszkę mało, troszkę mało, chciałbym, żeby czołgi, zarówno te skórki, które tam możemy gdzieś kupić, i tak dalej, żeby to było dopicowane maksymalnie. No i jeszcze parametry mogę wam tutaj yy, pokazać. Czekajcie. No, parametry tu nic odkrywczego nie ma. 175 na 390 to chyba każdy się spodziewał. 5 strzałów jest 6 stopni opuszczania, czas celowania tragiczny, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni w czołgach IS. Dalej mamy 044. No, też chyba do tego jesteśmy przyzwyczajeni. DPM wychodzi 1980. No i ilość HP, oczywiście nie za duża, 1230, ale te czołgi tak mają w wocie, że one mają po prostu mniej HP dużo niż na przykład pojazdy niemieckie. Pancerz kadłuba 190 60 i pancerz wieży 190-90. Dalej mamy na przykład prędkość maksymalna i cofania 30 obrót 33 i moc 12,9 koników na tonę i zasięg widzenia 340, czyli to są takie standardowe no, parametry, powiedzmy tutaj żadnej niespodzianki, nie ma czegoś odkrywczego bardzo, a mogliby tu coś pocudować z jakimś innym działem albo coś, jakieś trochę szybkostrzelne bardziej działo, mniejszego kalibru, ale bardziej szybkostrzelne, no coś by tam mogli, ale już tego się nie czepiam. Czerpiam się tylko wyglądu, który mógłby być bardziej dopicowany, a nie tak zrobiony, mam wrażenie, na odpieprz troszeczkę. No i to tyle, to jest koniec tego newsa, żegnam się z Wami, moi drodzy, do usłyszenia.